Dzień dobry państwu. Mam przyjemność gościć dzisiaj nie kogoś, ale u kogoś, u pana Henryka Króla, szefa największej odnoszącej sukces od samego początku polskiej firmy chrześcijańskiej, medialnej chrześcijańskiej. Dzisiaj to się nazywa Stowarzyszenie The Recordings. Dziękuję ci, że mnie przyjąłeś w swoim domu. Dziękuję, że przyjechałeś. Powiedz, jak to się zaczęło i jakie były początki, jak ta firma się rozwijała? Wow, to jest wiele, wiele lat. Trudno bardzo streścić takie rzeczy w, w, no, w krótkim końcu reportażu. W roku 75 zaczęliśmy chrześcijański zespół muzyczny. Nazywał się Deodecima 10 dla Pana Boga. I jeździliśmy po Polsce, wtedy to była totalna nowość. Wtedy praktycznie rzecz biorąc, no nic podobnego nie było. Czasami się śmieję, że byliśmy najlepszym zespołem chrześcijańskim w Polsce, bośmy byli jedyni. W każdym razie zaczęło się bardzo fajnie, naprawdę ludzie się otwierali, koncerty wypełnione, kościoły, głównie katolickie, bośmy jeździli głównie do kościołów katolickich. No, i w wyniku tych wyjazdów pojawiło się olbrzymie zapotrzebowanie na nagrania. A ponieważ w PRL-u było to rzeczą całkowicie niemożliwą, aby coś nagrywać w tematyce chrześcijańskiej, no to się postanowili zbudować studio nagraniowe. Co oczywiście było szaleństwem, tak jakby dzisiaj ktoś chciał budować na Marsie placówkę. No wiemy, że Elon Musk to planuje, no ale nie byliśmy Elonem. W każdym razie, żeby uczynić długą historię krótką, rzeczywiście poprzez wiele cudów, bardzo trudnych sytuacji, uzyskaliśmy nawet zezwolenia po pierwotnym okresie, kiedyśmy mieli zamknięte budowę, zamkniętą bud budowę przez SB. W końcu otworzyliśmy w roku 1986 studio nagraniowe, profesjonalne studio muzyczne. Które znajduje się zresztą nie tak daleko od miejsca, gdzie dzisiaj nagrywamy. I rzeczywiście zaczęliśmy nagrywać tą produ produkcję chrześcijańskich nagrań. I to się bardzo dobrze zaczęło rozwijać. Oczywiście rok 90 był przełomowym. Bo do roku 90 to, to wszystko było jakby szaleństwo. Złotówka była niewymienialna, nie można było kupić materiałów, nie można było kupić taśmy, niczego, a Pan Bóg jakoś nam zawierzył i dał do dyspozycji bardzo dobry, profesjonalny sprzęt. Ale po roku 90 już zrozumieliśmy, że to właśnie jesteśmy przygotowani do czegoś większego. I rzeczywiście rozwijało się to w wielu fajnych tematach i kierunkach, poprzez organizowanie różnych wydarzeń, mniejszych, większych. Natomiast musieliśmy sobie zadać trudne pytanie, mianowicie kto słucha muzyki chrześcijańskiej? No i doszliśmy do wniosku oczywistego, że głównie ludzie już wierzący. Wobec tego, jeśli chcemy ewangelizować, to powinniśmy zmienić podejście i pójść szerszym medium. No i wtedy rzuciliśmy się na radio. To była szaleńcza decyzja, znowu byliśmy zupełnie nieprzygotowani do tego, nie mieliśmy kapitału niezbędnego, nie mieliśmy wiedzy. Natomiast no, zaczęliśmy to żłobić i do dzisiejszego dnia działamy, żyjemy, chociaż nasz model finansowania miał się opierać na działalności komercyjnej, i tu się pojawiły pierwsze schody. Mianowicie w tamtych czasach było bardzo dużo kościelnych radiostacji. I myśmy no, nie mieli szans się przebić jako mała grupa protestancka. No, jak tutaj ściągnąć ludzi, żeby chcieli tego słuchać? Zawsze się nam wydawało, że muzyka chrześcijańska się obroni, ale w myśl zasady, że każdy lubi taką muzykę, którą zna, no, ona była nieznana w Polsce z tego Droga przez mękę. I byliśmy wielokrotnie na skraju bankructwa, aby. W roku, w roku 2007 zmienić format radia i poszliśmy w kierunku radia lokalnego. I rzeczywiście to był bardzo dobry ruch. Zwiększyła się liczba słuchaczy 25-krotnie. No i mieliśmy już na tyle dużo słuchaczy, żeby można było sprzedawać reklamy. I to tak działało dosyć dobrze do roku. Pandemicznego, kiedy nam się to wszystko załamało. No i teraz mamy poważne dylematy, jeśli chodzi o radio, no bo przychody są znacznie mniejsze, a jednak pracuje tam 25 osób, więc to wszystko kosztuje. No i, no i trudno jakby to ciągnąć. Natomiast w międzyczasie bardzo mocno żeśmy weszli w internet. I dla nas przełomową datą był 29 lipca 2008 roku, kiedyśmy odpalili kanał Szukając Boga.pl. Mhm. I to stało się praktycznie głównym medium, którym obecnie działamy, bo po osiągnięciu dużej liczby słuchaczy, oglądaczy naszych programów, Postanowiliśmy iść znacznie głębiej, czyli nastawiliśmy się na czynienie uczniami ludzi. Bo nie wystarczy oglądać coś, nie wystarczy kliknąć, nie wystarczy być słuchaczem radia w programach wieczornych, gdzie mamy jednoznacznie przedstawianą Ewangelię w wielu świetnych programach, częściowo tłumaczonych, częściowo tworzonych u nas w Polsce. Natomiast no, trudno się przebrać przekazać doprowadzić ludzi gdzieś głębiej. I w tym miejscu internet jest wspaniałym medium i tutaj bardzo mocnośmy to weszli do tego stopnia, żeśmy zaczęli budować własne oprogramowanie, które się bardzo dobrze sprawdza, sprawdza jak, jako materiał no, prowadzenia ludzi w głąb poznania słowa. I współpracujemy z bardzo wieloma ludźmi, z wieloma organizacjami. Jesteśmy otwarci na współpracę zawsze, natomiast musieliśmy stworzyć własne oprogramowanie. I wtedy założyliśmy grupę programistów IT, Pion, który w tej chwili zatrudnia 9 osób. No i zbudowaliśmy soft, który jest używany w tej chwili w 25 językach. I między innymi przez największe organizacje chrześcijańskie misyjne świata, mhm. włącznie z organizacją Billy i No i stale ten program jest rozwijany. Ale oprócz tego najważniejsza rzecz to jest nasza, nasza własna służba, która opiera się na osobistym kontakcie z e-trenerem. A więc każdy człowiek poszukujący ma swojego jakby opiekuna, z którym prowadzi korespondencję w, w ramach tego systemu, który został stworzony. I to jest oczywiście możliwość także wewnętrznego łączenia się na Zoomie. No, nie będę teraz tutaj reklamował systemu, ale jest on naprawdę unikalny w skali świata. I, i służba jest naszym głównym celem. A więc widzialne, mierzalne rezultaty. I o ile powiedzmy ten pierwszy etap, takiego bardzo delikatnego dotarcia poprzez radio, to jest dosłownie no, wstępny etap. Docieramy do około, w tej chwili potwierdzone mierzalne wskaźniki to gdzieś około pół miliona ludzi, tak zwanej słuchalności tygodniowej. Nasz rekord to mieliśmy gdzieś około miliona. Natomiast no to są takie bardzo wstępne tematy. Nie można mówić, że tutaj ktoś się nawraca, jak słucha radia lokalnego, bo mało kto wyłowi teksty. Oczywiście piosenki, gramy dużo muzyki chrześcijańskiej, ale to jest jakby takie wstępne przygotowanie. Natomiast potem drugi etap, no to jest ta strona internetowa i coraz głębsze treści w ramach tak zwanych kursów. Mhm. I podejście jest takie, aby. Wolontariusze, nasi przeszkoleni etrenerzy yy, zadawali mnóstwo pytań. To znaczy, naszym celem wcale nie jest zarzucenie kogoś naszymi przekonaniami, tylko wręcz odwrotnie, odkrycie, gdzie dany człowiek w danym momencie się znajduje na swojej ścieżce duchowego zainteresowania i próba odpowiedzi bezpośrednio na te właśnie sprawy, yy, które go interesują. Mhm. A więc to jest question-driven coaching czyli yy, Trenerstwo poprzez zadawanie pytań to jest pierwsza zasada, a druga zasada to jest tak zwane, my to nazywamy kamienie w potoku. A więc jak jesteśmy gdzieś w górach i próbujemy przejść przez potok suchą nogą, to przeskakujemy z kamienia na kamień. I często wybór tych kamieni dokonywany jest w locie, a więc my chcemy słuchać naszych respondentów, co ich interesuje. I zaproponować odpowiedni kurs, który staje się kręgosłupem dla prowadzenia normalnych, normalnej konwersacji i prowadzenia ludzi z jednego etapu na drugi. No i rzeczywiście w systemie w Polsce teraz mamy gdzieś 62 tysiące, ponad 62 tysiące osób mhm. i z trenerów mamy aktywnych w tej sekundzie około 160 Polaków. Mhm. Natomiast odpaliliśmy też kanał yy, angielski. Mamy oczywiście partnerów międzynarodowych i oni wtedy za swoje jakby działki są odpowiedzialni, bo przecież oni znają swoją kulturę swoich ludzi. Yy, natomiast myśmy też odpalili angielski, ponieważ yy, no, jest wielu ludzi międzynarodowych, których, dla których język polski jest, jest trudny do, do poznania. A także yy, no, wiele fajnych rzeczy. Z tego powstało, no i teraz mamy od tygodnia odpaloną platformę w języku ukraińskim, no bo wiadomo, że w Polsce jest bardzo dużo Ukraińców, i my też tu, tutaj współpracujemy z kilkoma liderami z Ukrainy, którzy przygotowali świetne kursy. Także równolegle, oczywiście, wiele innych rzeczy powstało, bo jak się nawraca tak dużo ludzi, no to chcemy, żeby trafili gdzieś do jakiejś żywej społeczności. A więc tutaj jest cały szereg ciekawych pomysłów. Mamy także swoje działania offlineowe, i najbardziej znana z tego jest fantastyczna sprawa, mianowicie weekendy outback, które są adresowane dla par małżeńskich, ale także dla układu rodzic-dziecko, nastoletnie najlepiej. I to jest coś niesamowitego spośród wszystkich rzeczy, które robimy, to chyba jest taka, która daje największy zwrot. O. -o. W każdym razie to są rzeczy, które no, rozwijają się cały czas, nawraca się naprawdę dużo ludzi i no, jest wiele innych pomysłów. Równocześnie wydaliśmy, wydajemy regularnie codzienne rozmyślania. Jest taka fajna apka, którą Stworzyliśmy, nazywa się Codzienne Inspiracje. Zachęcam, aby pobrać na swój telefon, bo naprawdę jest to inspiracja. Sam tego codziennie korzystam. Są to trzy różne rozmyślania, świetne, naprawdę. I no, jak chcesz być inspirowany w życiu, spróbuj. Codzienne inspiracje do pobrania w sklepach i Androida, i dla iPhone'a. Równocześnie jest wiele innych inicjatyw. No w całości teraz mamy gdzieś około 50 witryn mhm. internetowych, bardzo dużo tak zwanych stron lądujących, projektów innych, no i cały szereg materiałów dla małych grup. Mhm. Także ponieważ wiele małych grup powstało, no to przygotowywaliśmy różne materiały, odkrywanie chrześcijaństwa, projekt Prawda. No, jest tego naprawdę trudno. Jakby ktoś chciał się zainteresować bliżej, zachęcam wejść na stronę recordings.pl i tam znajdziesz więcej informacji. Przy tym, tych witryn, tych kursów, tego wszystkiego jest naprawdę dużo. Dla każdego coś miłego. Oczywiście, temat Szukając Boga, uruchomiony w roku 2008, obecnie się trochę przeżywa. Dlatego, że się zmieniają niesamowicie szybko czasy. Staramy się nadążyć z tym, co się dzieje dookoła. Wobec tego, odpaliliśmy ostatnio nową platformę adresowaną tylko dla ludzi uzależnionych. Ona brzmi na dzień dobry bardziej świecko niż akurat szukając Boga, ale chodzi głównie o to, żeby ludzi nie przerażać Panem Bogiem na dzień dobry, bo wiele z nich wcale nie jest zainteresowany Panem Bogiem. I druga platforma, znaczy trzecia de facto, jest adresowana do młodych ludzi, którzy praktycznie nie są w ogóle zainteresowani Panem Bogiem, nie biorą Go w ogóle pod uwagę, myśląc o swoim życiu, natomiast, którzy się czują zagubieni, a statystyki, przynajmniej amerykańskie, wskazują, że 74% młodych ludzi czuje się samotni. A więc chcemy jakby im pomóc. Jeden z naszych sloganów to Docieramy do milionów, ale kroczymy z pojedynczymi ludźmi. A więc nawiązywanie relacji, pomoc, rada, mentorstwo, aby znaleźć cel w życiu, aby znaleźć kierunek, a my jesteśmy przekonani, że rozwiązaniem naprawdę jest osobiste poznanie Jezusa Chrystusa. I to jest nasze główne przesłanie którym chcemy dotrzeć do wszystkich Polaków, Ukraińców i do wszystkich krajów świata w miarę naszych skromnych możliwości. Mogę tylko powiedzieć, Amen, bo to samo i nam przyświeca. Miło słyszeć, że chrześcijański biznes prowadzony przez ewangelicznych chrześcijan odnosi takie sukcesy. I miło też słyszeć, że widzicie potrzebę takiej aktualizacji działania zgodnie z tym, co teraz jest ważne, to co to teraz jest, co jest tak zwane trendy, żeby docierać do ludzi. Tak samo aktualizujecie swoją, swoje działania pod kątem tego, co dzieje się w tej chwili w wielkiej polityce, czyli wojna, napaść Rosji na Ukrainę, wielu Ukraińców szukających w Polsce schronienia i wy im pomagacie. Nadążanie za rzeczywistością jest podstawową sprawą. Dlatego, że świat się zmienia naprawdę bardzo szybko i te trendy, mody to jest zmiana z. No, jeśli nie z tygodnia na tydzień, to z miesiąca na miesiąc. Mhm. I jeśli chce się naprawdę być efektywny, to trzeba wiedzieć, trzeba rozumieć to, co się dzieje, trzeba rozumieć społeczeństwo zmiany, przemiany. I no teraz oczywiście główne wyzwanie to jest polega na wykluczeniu. Mhm. W niektórych krajach, jak doskonale wiemy, Pewne treści, które akurat nie są zgodne z tym, co właściciele danych mediów uważają za słuszne, po prostu tacy ludzie są usuwani. I w coraz większej ilości przypadków, treści chrześcijańskie są usuwane. Nawet ostatnio byłem na konferencji, gdzie jeden z mówców mówił o tym, że on został wywalony z YouTube'a. Ponieważ yy, mówił o 10 przykazaniach, i powiedziano, że to jest mowa nienawiści, ponieważ tam jest mowa o zabijaniu. A więc trzeba stworzyć specjalny katechizm dla Google'a, mający 9 przykazań, bo być może wtedy pozwolą o tym mówić. To jest absurd. Nam wywalono strony dotyczące pornografii. Które oczywiście były antypornograficzne, które tak. pokazały i pomagały ludziom, że one są aktualne, zapraszam na to, pokazywały ludziom, jak uwolnić się z nałogu pornografii, i to zostało wywalone tak. z promocji naszej, googlowskiej, dlatego że my używamy słowa pornografia. A więc żyjemy w absurdalnym świecie. Teraz, oczywiście, na szczęście, wszystko się zmienia i tworzy się tak zwany Web 3.0. Gdzie się idzie w kierunku blockchainów, rozproszenia władzy. Bo nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę, że cokolwiek umieszczasz na Facebooku czy na, yy, na YouTubie, staje się własnością Facebooka i YouTube'a. A więc oni mają prawo Ciebie wywalić, bo oni są właścicielami. I teraz tworzy się nowe standardy, yy, które yy, będą dawały, mo dawały model rozproszony, bez cenzury który oczywiście trzeba będzie wypromować, no bo ktoś musi do tego dojść. I platforma, którą myśmy stworzyli już wiele lat temu, ta o której mówiłem ta ucznioska, właśnie jest modelem wyłączonym spod tych głównych kanałów, które mogą być blokowane. Mhm. I jest wiele innych nowych trendów, które staramy się naśladować. No nie będę teraz ten temat mówił, bo to nie jest nasz temat. To bardzo inspirujące i myślę, że czegoś nauczymy się od was, to na pewno. Ale jeszcze wrócę do tego tematu właśnie Ukraińców w Polsce, jak konkretnie chrześcijanie ewangeliczni, w Twoim kościele, a wiem, że tutaj w Wiśle, w wielu kościołach, pomagacie im. No my jako stowarzyszenie przede wszystkim, ponieważ no jesteśmy biznesem, także i jesteśmy dosyć dobrze zorganizowani. Wprowadziliśmy od razu pewne podziały, prawda? A więc podział na, na przykład y, pomocy dla Ukraińców będących w Polsce versus Ukraińców w Ukrainie. Mhm. Inny podział, y, pomoc krótkookresowa, tydzień do miesiąca, średniookresowa do sześciu miesięcy i długookresowa powyżej sześciu miesięcy. I kolejny podział, pomoc humanitarna. Wersus pomoc duchowa. I w każdej z tych kategorii staramy się coś robić. To było oczywiście dla nas wszystkich szokiem i zmianą. Do końca nie wierzyliśmy, że ta wojna wybuchnie. Natomiast, gdy rzeczywiście pojawiło się bardzo dużo przybyszów, to i zarówno tutaj lokalnie, jak i szerzej staramy się pomagać. I ponieważ mamy bardzo dużą wiarygodność, zarówno za granicą, jak i w Polsce, Stąd staliśmy się pewnym kanałem, że tak powiem, przesyłowym, i staramy się w sposób bardzo mądry i przemyślany, tak jak wiązka laserowa, trafiać w prawdziwe potrzeby ludzi, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. I tych projektów jest bardzo dużo. No między innymi, żeśmy wydrukowali Nowe Testamenty po ukraińsku, bardzo fajne takie kieszonkowe wydanie. Wydajemy rozmyślania codzienne po ukraińsku, Boba Gasa, Słowo na dzień. Mamy traktat bardzo fajny, nazywa się to Modlitewnik. On jest adresowany głównie do ludzi z Kościoła prawosławnego. Jeśli chodzi o szatę graficzną, no to wszystko właśnie tak jest dopasowane. Natomiast jest to traktat ewangelizacyjny, który daje link bezpośredni na tą platformę nową, o której wspominałem przed chwileczką, która daje kursy bardzo praktyczne, mianowicie co robić z życiem. Bo jak się pyta na granicy ludzi, którzy przybywają do Polski, co chcesz robić, gdzie chcesz jechać, bardzo duża grupa mówi: Nie wiem. Nie wiem, po prostu oni też są zaskoczeni. Przyjeżdżają kobiety z dziećmi, no, chcą uciec od bomb i to jest wszystko, co wiedzą, ale co dalej robić z życiem, nikt nie wie. Nie? I stąd jest to po prostu jakby ciekawy układ, żeby to jest jedna z takich kolejnych form. No oprócz tego te wszystkie działania z Ukraińcami są realizowane przez Ukraińców. Zatrudniliśmy sześć osób, które zajmują się rozwijaniem tych tematów no i, i to działa dosyć fajnie, myślę. No, oprócz tego każdy z nich ma rodzinę gdzieś tam daleko. Niesamowite historie, których się dowiadujemy, niesamowicie poruszające. Na pewno każdy tutaj z oglądający widział już nie jeden film z tamtych stron, poruszający głęboko, jak tam cierpią ludzie. Natomiast pozytywną rzeczą jest, że wiele ludzi szuka czegoś więcej w życiu, a więc szuka Pana Boga. I już wiele ludzi się nawróciło. U nas w kościele bo też o to pytałeś. No, mamy tłumaczenie wszystkich nabożeństw na, na słuchawki dla Ukraińców. Przybywa zawsze, tam jest duża grupa. Zaczęliśmy streaming osobnego kanału, drugi kanał streamingu w języku ukraińskim dla tych, którzy mieszkają gdzieś dalej. Oprócz tego wydajemy takie naklejki, które... Dają te wszystkie adresy, gdzie znaleźć informacje, to jest po ukraińsku, to będziemy obklejali tym wszystkie y, paczki humanitarne, mhm. które przechodzą przez nasze ręce, czy też przez naszych przyjaciół, dlatego że absolutnie nie zajmujemy się wszystkim, prawda? Jesteśmy firmą medialną, natomiast współpracujemy z wieloma kościołami, y, które organizują świetno, sorry, świetną pomoc która naprawdę dociera do potrzebujących, prawda, a nie jest gdzieś przechowywana w jakichś piwnicach, czy jakichś innych miejscach. Także staramy się być otwarci, odpaliliśmy też u nas tutaj szkołę języka polskiego, w tej chwili są trzy równoległe klasy, nauczycielka jedna, no i to jest świetna forma, ponieważ no warunkiem, żeby jakoś zaistnieć w Polsce, to jest poznanie polskiego języka. A więc, gdy się to oferuje, nagle wszyscy są chętni, to jest oczywiście wszystko za darmo, yy, przyjmowani są bardzo serdecznie, a ponieważ dzieje się to na terenie kościoła, no to rozmówki, że tak powiem, z Polakami dzieją się po nabożeństwie. Tak. <gry> Czy Czytaj, jest to świetna okazja, aby zaprzyjaźnić się, no i przede wszystkim pokazać serce. Yy, przecież jest tyle dzieci, no to, no to zróbmy dla nich jakieś atrakcje. Jakieś wycieczki, nie jakieś kosztowne, dalekie, ale jeśli możemy, wyprowadźmy je na basen, weźmy do sklepu, jeśli trzeba coś kupić, bo wiecie, z tymi darami przekazanymi to jest niekiedy wstyd, aż komuś przekazać. Lepiej wziąć, jeśli chcesz pomóc, poprowadź do sklepu, kup to, co mhm. se sami wybiorą, a ty zapłać za to. Mhm. Także no, bądźmy ludźmi, no, każdy z nas. Był w różnych okresach w swoim życiu. Ja też pamiętam doskonale jeszcze, bo już mam, jak widzicie, siwe włosy i pamięć odległą. Pamiętam lata 80., kiedy myśmy dostawali bardzo dużo pomocy z zagranicy. I teraz mamy okazję, żeby się odwdzięczyć. A Polacy są świetnymi w zrywach i ten słomiany zapał jeszcze nie minął. A więc wykorzystujmy swoje 5 minut ale także planujmy długofalową pomoc. To znaczy pomagajmy znaleźć mieszkania, pomagajmy znaleźć pracę, bo przecież większość z nich chce pracować, o ile tylko te matki nie mają no, gromadki dzieci przy sobie, którymi muszą się zajmować. Także bądźmy otwarci na przybyszów, bo jesteśmy przybyszami na tej ziemi. Nasza Ojczyzna Prawdziwa jest w niebie. I dlatego warto od razu inwestować swoje życie, aby do tego nieba na końcu trafić. No bardzo dziękuję Ci za taką tak inspirującą rozmowę. Gościłem dzisiaj w domu u Henryka Króla, szefa stowarzyszenia Deo Recordings. Jak sami słyszeliście, człowieka czynu, nie tylko słów, chociaż słów pięknych również. Jeszcze raz wielkie dzięki. Serdeczne dzięki pozdrawiam wszystkich oglądających.